tutaj ćpanko, takie soje dam ćpanko, czy to nie? Czyli w ostrości, no, jakie substancje można pozyskiwać z jakich liści i dla leków i wszystkiego. Czyli sulpiryt, to jest liść ten dębu, wiecie. Tam też zachodzi sulpiryt, ale są inne liście, gdzie więcej jest tego sulpirydu. I spalonko, zawinąć sobie liść jak cygaro i popalać. Ale są inne liście też ten, no takie ten, gdzie mają więcej tej substancji. Później dębu, to jest relanium, dębu, klonu. Dębu, przepraszam, sulpiryt to dębu, sulpiryt to dębu, a klonu, klonu to jest w bystrości ten, no relanium, czyli też zawinąć sobie i popalać. Tak, w takich parkach w bystrości to powinno właśnie być takie dla starszych osób w bystrości, dwa drzewa właśnie klonowe i sad powinien być w takich parkach i sad w takiej wysokości. Przytułkach w wysokości takich domów na starości czy coś, tak powinno być. I jakiś mały ogródeczek, żeby można było pomidora czy coś posadzić sobie i z własnego zerwać. No takie coś powinno być zawsze. Nie tam pracy zabaw, rehabilitację, bo to chujstwo wysokości, gdzie tam babcia i to jest jej potrzebne, ale tak to młody rzecz nie wie co nam jest potrzebne. No, ta tam się przyda też, ale to tak. W 2-4-5% ludzi by coś z tego skorzysta. A tak to właśnie jest, i piaskownica też jest przydatna. Bućka, bo to też siądzie i młodość wspomni sobie. No to tak, w wysokości. A tutaj no, jest jeszcze w wysokości alkohol złączony z litem. To alkohol i lit wsypujesz w wysokości razem w wysokości. Lit podejrzewam, że to też i rtęć. Nie rtęć. Tylko ołów. Ołów jest litem. Bo tam z pozyskania gdzieś mogą być pierdolnięte, niezbadane, tylko z pozyskania machnięta właśnie jednostka. Lit, atryty, a ołów. Ale to tylko podejrzewam. Bynajmniej lit łatwo spozyskać. Jak jest gówno od ten, o gówno wysokości, rozprasza się na polu gówno i zrobisz od wysokości krowy, czy od tego, bo my pozyskujemy, jemy lit, to w bystrości w sadzawce, tam gdzie na tym polu będzie kałuża, to do góry jest taki pomyk bystrości ołowiany pomyk na tej wodzie bystrości i to tam spływa właśnie lit. I to takie, co się napić z takiej wody jest zdrowo, bo mitochondrie potrzebują lit. A w rzece, jak widzisz taki pomyk właśnie ten, to tam się przechodzi, jak są, co jest rzeka, żebyś ugrzązł przy przejściu przez nią, to jak jest pomyk właśnie taki osadzony, właśnie taki lit w bystrości, to w tym miejscu można przejść przez rzekę bardziej spokojnie, że jest utwardzona. Bo lit daje to komórce siłę, wiecie. No tak samo w bystrości rozcięciu roślin daje siłę w bystrości. Ta otoczka w bystrości, jak jest na orzechu włoskim, ta otoczka, czy na innych nasionkach ta otoczka, to tam siedzi lit, wiecie? Lit i alkohol litowy tam siedzi. W cebulowych to też alkohol litowy siedzi. W tych cebulkowych, to wyrastają cebulki z nich, to alkohol litowy siedzi, ale to w osłonkach właśnie po bystrości i tym, i cebuli po osłonce i cebuli, właśnie tam lit siedzi właśnie. Ta morfina, to morfina już jest. Alkohol litowy to jest morfina. Tylko my w przemyśle używamy morfiny w wysokości używa się w wysokości tej tańszej morfiny, bo to jest alkohol i on z początku ma OH, a później jest CH2 i C3H. A w wysokości morfina w przemyśle, jak lit i alkohol, to łączy się do 3HC się złączy ten lit, coś wiecie? I to jest bardzo słaby alkohol litowy, morfina bardzo słaba. A w wysokości jak się do OH przyłączy lit, to już właśnie w roślinkach OH się przyłączy lit do początku wysokości łańcucha alkoholu, buźka, no to przyjemności serduszka etylenu
etylenowego alkoholu, tak, dobrze, bo tam jest kilka alkoholi etylenowego. To jest o wiele silniejsza morfina. No ale jej się starą się ci nie daje, bo traumy przeżywają, wiecie? Traumy przeżywają te osoby, na niektóre wystrości, większość jak się źle czyniła, to traumy przeżywa na tym litu i dodatkowy wstrząs może być. A to jest uczucie wystrości litu, jest kochania, wiecie, kochania. No albo się zadłużył w kochaniu, to też, ale mogą być też i porażenia o to właśnie tę morfinę. No, błyszka centralnego układu nerwowego. No to są litowe właśnie z tych skorupek, z tych błonek bystrości ten. No tak, tak to wygląda. Ja sam orzech też tam w małej mierze może mieć ten litowy ten w skorupce. I to rozsadzi, jak kiełkuje nasiono, to ono bierze lit z tego bystrości do kiełkowania, do korzonka swojego i rozsadza całą skorupkę, wiecie? No, błyszka, taki silny jest komórka wtedy na tym licie, jak się spana. Pozyskuje. Później jeszcze jest bystrości LSD. LSD to jest początek bystrości fosfor i azot. Azot. To zapałki. Fosfor i azot jest na drastce od zapałek, a bystrości ten. A siarka jest bystrości na ten, na spłonce, czyli na tam, gdzie jest patyczek i spłonka bystrości od zapałki. Spłonka od zapałki, tam jest siarka. No, to jest siarka, a wysości są róże właśnie, to są wszystko LSD z fosforem, wysości i azotem, błyszka, to są wszystko LSD-ki. Tu tam jak zrobić sobie w domu lek na piwa. Aha, to są wszystko LSD-ki to są wszystko, właśnie z fosforem i ten, i wysości ten, azotem. I do tego fosfor, jak jest kwadrat, jak jest prostokąt, to z boków przyłącza się wysokości azot, wiecie? A siarka się dołącza z czterech stron, dookoła z czterech stron siarka się dołącza i to już jest LSD, a sam fosfor z ten, jak dasz do noska, fosfor z azotem, to masz tęczy, to masz trip tylko dostajesz, tylko tripa dostajesz, że tęczę widzisz wysokości żelazną, wiecie? A jak z siarką się złączy, wysokość opalisz to, z siarką opalisz to, zdrapiesz bystrości, troszeczkę siarki domieszasz i spalisz to i to co się spali, bystrości sobie dasz bystrości do noska, to już masz bystrości LSD, a tam się jeszcze nie tylko siarką się złączy, jeszcze dopalić to można, a nie tylko siarką, jeszcze może pochwycić z atmosfery wodór, czyli chwilą obecną masz bystrości jazdy, chwilą obecną bystrości, fosfor, azot i siarka bystrości, jeszcze z boku się dołączą bystrości ten. A chociaż niekoniecznie muszą się dołączyć te, no, to już jest takie power LSD-ka, wiecie, wodór może się dołączyć, to jest power LSD-ka, a niekoniecznie musi się dołączyć i to tak wygląda, a tam tak samo można wziąć sobie bystrości samo, skrobać bystrości z przyjemności papierkiem, to jest fosfor, azot i węgiel, inne LSD. I całkiem innym działaniem, wiecie? Selenem to jest tak serce w siebie, takie ówka są z selenem, jak się dołączy semen, wiecie? A fosfor ten, to z witaminką próbować by coś łączyć, bo witaminy są różne związki chemiczne. No fosfor by coś i ten, fosfor by coś i fosfor, a azot i by coś i selen, to są ówka, że zwidy. Ale widzicie, naprawdę wszystko są bystrości te. Krasnale jest wszystko i są rusałki ruchane w dupeczkę męskie i żeńskie. To też. na bieżąco przy tobie. Siedzą i się pierdolą tak na głowostce. No, buźka. No to tak to wygląda. No i też trupuje czaszki też są coś jak tam smutne osoby. Albo w jakimś klimacie akurat w towarzystwie śmierci przebywa to i trupy czaszki, że są głowy i przecież się było zda. No a tutaj ten alkohol, jak właśnie ten fosfor, jak są dwa alkohole koło siebie, dwa związki alkoholu, bo związek, cząsteczki, kilka atomów związanych to już jest cząsteczka,
Chociaż w chemii, no niektóre jeszcze mówią, że jeden atom to już jest cząsteczka. Nie, jeden atom nie jest cząsteczka. Jeden atom to jest atom, a dwa atomy już koło siebie tego samego związku chemicznego to jest cząsteczka, już jest cząsteczka. A bo tam jakkolwiek są powiązane w sobie siłą może rozrywalną, ale są powiązane. A związek w wysokości to jest jedna substancja. Związek chemiczny to jest z jednej substancji lub wielu substancji może być chemicznych. Nie, związek chemiczny jest z jednej substancji. Związek chemiczny jest z kilku. Związki chemiczne są z jednej substancji, z jednej substancji, a mieszanina bystrości to już roztwór. Mieszanina różnych związków to już jest roztwór, wiecie? No i tak to wygląda. No a tutaj są dwa alkohole koło siebie. Tak normalnie lek na HIV-a, taki najłatwiejszy, słaby jego działania, ale lek na HIV-a. I z fosforem, z azotem złączone, bo azot jest, jak jest kostka, fosfor i azot, a azot dołącza do siebie różne związki, wiecie, w różny ten. To te dwa alkohole się złączą sobą i z fosforem podwójny łańcuch, podwójny łańcuch, ale spróbujcie najpierw na myszce, czy nie zdechnie myszka, bo to może być mniejszy alkohol, by coś akurat właśnie ten, nie acetylon, tylko metylan właśnie akurat do leku właśnie robiony, wiecie? No tak może być właśnie, bo on się złączy, to jest taki większy i to damy jeszcze trzeba najpierw przeprocesować. I się złączy i jest spalany alkohol z fosforem w mitochondrii. I przeciwciała mitochondrii, spalany alkohol z fosforem. I to jest tak silny związek energetyczny, że w wysokości jak jest HIV, to on rozwala DNA wirusa HIV-a, który wstrzyknął DNA swoje do przeciwciała, to on to przy spalaniu tego alkoholu, no tak błogosławię sobie, wystrzeli i rozwalał mi wysoki DNA, wysoki bakterii, wirusa i wszystkiego, wiecie? No buźka. No bo pojedynczy jest skuteczniejszy, bo to mniejsze spalanie trzeba będzie. I wszyscy, aby coś i ten skuteczniejszy jest, jak jeden alkohol, fosfor ten. A by coś jeszcze próbować siły, by coś łączenia, by coś pierwiastków, to w małych misach, ale misy kreślone by coś, że kwadrat i z niej wychodzi wyższy kwadrat, to jest stronę można ciśnieniowo, by coś już w misie, by coś wyegzekwować w pojemniku. I już strona łączenia jest wysokości zdatniejsza i silniej się złączy, a tam się na pół łączy. Tam z lewej, z prawej i zawsze wyjdzie tak samo. No to ten lek na HIV-a, jak ktoś by miał HIV-a, no to jest dalej. Dalej wysokości, co tam jeszcze jest takiego LSD-ki podałem, tutaj ćwanko, to takie ćwanko, no Budaprem, ja tam Budaprem, ale dwa razy w roku Budaprem już teraz zacząłem ćpać. Nie częściej. Do czerwca i po czerwcu drugi raz. No, gdzieś jak w październiku, wrzesień, wysoki, a tak najlepiej w czerwcu. Jak latają te wysoki, piękne te. No, to tak do czerwca. Ale w czerwcu fajny 20 czerwca, 22 czerwca jest fajne zawsze w wysoki. I noc świętojańska to taka jakby, że przyjemności wysoki. Świetliki latają i świecą, wiecie? Buźka. Czy coś tam jeszcze o używkach? O licie tym podałem, o tej lepszej morfinie. To wszystko. Żeby tu siarki były zostawione w wysokości, bo to jest bardzo potrzebne. Aha, i jak są w wysokości pasożyty, to te kręgosłupowe, tam są dziury w wysokości w kręgosłupie, jak ten w szkielecie w wysokości, ale one są, ale po żyłkach te dziury są, po żyłkach, ale są, wpizdu jest też u wielu osób dodatkowych po różnych bystrości tych pasożytach. To przez 7 dni je się siarkę bystrości, żeby z kości wyszły też się pasożyty. Wątrobowe bystrości znowu przyjmują węgiel, to je się węgiel, wyjdą z węgla do odbytu, bo odbyt dzieli się bystrości na fosfor, lit i potas, siarkę,
tlen, jelito się tak dzieli i tam jak się z tym raczysz, to tam się odkłada wysoki węgiel, to w akurat miejscu węglowym wysoki jelita to się węgiel odkłada i one przechodzą z wątroby na węgiel. Później wysoki azotowe wysoki to są też i wysoki paciorkow te, no, te mięśnia takie pasożyty, wysoki to azotem się wybawia je, czyli bystrości je się groch, przez miesiąc czasu je się 4 łyżki bystrości dziennie, rano, po południu i wieczorem grochu. Tam 4 dni, to 4, to już przez miesiąc czasu, ale ten, bo to jest takie nieszkodliwe bystrości, to tak ten groch, 4, ten, co tam jeszcze są, siarkowe bystrości, to z brzuszka myślę, te odrobaczenia to są siarka właśnie podawana dla zwierząt. I to nie jedna tabletka, moje kochane. To się karmi zwierzęcia przez co najmniej tydzień czasu. Jedna tabletka, co tam, tylko tyle, że troszeczkę ich tam pych, pójdzie sobie, wystara troszeczkę, a reszta nasion i wszystkiego tam. I to i powtarza się kurację, by coś po tygodniu czasu powtarza się kurację. No, bo jak. No, te akurat one nie. Różne mogą mieć jajka, ale te mogą mieć jajka. Wysoki, zalęgnąć się właśnie z jajkami, ale tak te siemca tak samo wysoki, ta siemiec bardziej przechodzi tylko w formę ukrytą po 30 dniach, po 3 miesiącach w formę ukrytą przechodzi, czyli wysoki do jajeczka się embrionuje ta siemiec i później znowu w pewnej chwili, jak tam sobie zechce ta siemiec, to ma rozkwit, tego tak się ciężko usunąć ta siemca, no ale to tak wygląda. No i na opuchnięte nóżki węgiel sobie jedzcie. No buźka, buźka, to powinno zejść o pół z nóżek. Buźka, buźka, no i to tak z lekarstw. To na tyle, co tak dzisiaj bym przedstawił. No i buźka, buźka.